W poprzednim odcinku bawiliśmy się wieloma świetnymi funkcjami, które animują rozmiar i przejrzystość, np. slide down i fade in. Na ogół dają Wam wszystko, czego chcecie do animacji. Czasami jednak, czasami, wolelibyście mieć znacznie więcej kontroli. A w tym celu możemy użyć metody animate z jQuery. Najpierw skasujmy cały ten kod. I wypróbujmy polecenie Animate na zdjęciu. Znajdę zdjęcie i przywołam Animate. Wprowadzę tam obiekt. Będzie zawierał własności CSS, które mają być animowane. Będzie też zawierał wartości końcowe, których chcemy dla każdej z własności. Możemy animować każdą liczbową własność CSS, np. szerokość, pozycję, margines, wypełnienie, szerokość obramowania, wielkość czcionki, przejrzystość. Zacznijmy od szerokości. Przejdźmy do 400 pikseli. Dobrze. Zatem jQuery wymyśliło wartość początkową szerokości, 200 pikseli, określiło o ile trzeba ją zmienić w każdej klatce i dopilnowało, aby zmiany kończyły się na docelowej wartości 400 pikseli. Biblioteka jQuery wszystko to zrobiła za nas, ale animacja nastąpiła trochę za szybko. Jeśli chcemy, możemy ją spowolnić, wprowadzając do animate drugi parametr, liczbę milisekund. Super. ładniej i powoli. Dobrze. Animujmy jeszcze parę własności, na przykład margin-left, lewy margines. OK, obraz trochę się przesuwa. Mamy też border-width, żeby pogrubić zielone obramowanie. Dobrze, jest naprawdę szerokie. A może animujemy teraz tekst? Znajdźmy tekst i przywołajmy metodę animate oraz zdecydujmy, co tam wprowadzimy. Jeszcze raz. Wprowadźmy margin left, żeby tekst i obrazek miały ten sam lewy margines. Świetnie. Teraz zamiast zmieniać szerokość, zmienimy rozmiar czcionki. Aż się prosi. W porządku. Zatem macie już więcej narzędzi do animacji i macie dużą moc. Nie nadużywajcie jej. Zastanawiajcie się zawsze, czy użytkownikowi będą odpowiadać animowane elementy na stronie. Animacja może frustrować użytkowników, na przykład, gdy spowalnia wykonywanie jakichś zadań na waszej stronie. Ale może ich ucieszyć. Dzięki animacji może być weselej strona może stać się czytelniejsza. Starajcie się, żeby użytkownicy byli zadowoleni.